Cmentarz Janowski jest drugim pod względem wielkości cmentarzem we Lwowie po Łyczakowskim. Powstał pod koniec XIX wieku. Niedoceniany ze względu na skromniejszą formę w porównaniu do najpiękniejszego pod względem sztuki sepulkralnej cmentarza Łyczakowskiego, prezentuje jednak wiele ciekawych nagrobków od XIX-wiecznej klasycystycznej formy w stylu empir przez konstruktywistyczną formę z detalami w ornamentyce art deco, aż po modernistyczny kształt grobów. Spoczywają tu powstańcy styczniowi, żołnierze polegli podczas I wojny światowej. Jest tu kwatera obrońców Lwowa z 1918-1920 roku. Są tu pochowani lotnicy z okresu międzywojennego. Cmentarz Janowski, powiedzmy sobie szczerze, jest trochę takim cmentarzem zapomnianym, tak? On niknie gdzieś w sławie cmentarza Łyczakowskiego, a nie do końca słusznie, ponieważ tutaj na tym cmentarzu jest również pochowanych wiele ważnych dla naszego dziedzictwa kulturowego, dla historii miasta osób. I znajduje się również wiele bardzo ciekawych obiektów, które są perełkami i z tego powodu warto ten cmentarz ratować, warto się nim opiekować. Jest tam wiele grobów rodzin lwowskich, może mniej jest realizacji artystycznych, bardzo ciekawych, tak jak na cmentarzu Łyczakowskim, natomiast historycznie na pewno cmentarz Janowski też zajmuje bardzo wysokie miejsce w pozycji nekropolii na dawnych ziemiach wschodnich. Do najpiękniejszych na cmentarzu Janowskim należą grobowce takie jak rodziny Machanów autorstwa Antoniego Schimsera z figurą żałobnicy wykonaną przez rzeźbiarza Parysa Filipiego, rodziny Dzięgielowskich, który zdobi płaskorzeźba Droga do Wieczności, nagrobki z warsztatów słynnych rzeźbiarzy Karola Perriera, Józefa Reitera, groby ze znanych zakładów kamieniarsko-rzeźbiarskich Władysława Korzewicza czy Ludwika Tyrowicza. Jest tu grób świętego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, gdzie spoczywał do 2011 roku, po czym szczątki zostały przeniesione do Katedry Lwowskiej. U nas w Lwowie faktycznie zawsze były dwa główne cmentarze, Łyczakowski i Janowski. Najgłówniejsze to, że te cmentarze to jest świadectwo polskości historyczne. Ten cmentarz zaczyna mieć inny wygląd. Odnawiają się nagrobki, odnawiają się pomniki. Tu jakieś powstało inne życie, inne podejście. I corocznie ta działalność się rozwija coraz więcej. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym rodakom z Polski, którzy przyjeżdżają tutaj każdego roku, aby odnawiać, aby czyścić często cmentarze. A w sposób szczególny jesteśmy tutaj wdzięczni Fundacji Dziedzictwo Okresowe, które każdego roku z takim wielkim wysiłkiem, poświęceniem, zaangażowaniem odnawiają grobowiec, jakiś grób i robią to bardzo pięknie i z tego jesteśmy dumni i wdzięczni. Ten cmentarz jest wyjątkowo ważną nekropolią powojennej polskiej historii Lwowa. Tu spoczywają wybitne postacie pochowane po 1945 roku i po prostu lwowiacy, którzy swoją skromną pracą w wyjątkowo trudnych czasach kultywowali polską tradycję i kulturę. To dzięki nim język polski przetrwał na tych terenach. To są ci Polacy, którzy zostali tutaj, mimo tego, że już Polski tutaj nie było, że były bardzo ciężkie czasy sowieckie, że były represje. Oni trwali tutaj, tu gdzie były ich rodziny, gdzie były ich korzenie i bardzo często podejmowali też trud pielęgnowania polskości. Fundacja Dziedzictwo Okresowe realizuje na terenie cmentarza Janowskiego prace konserwatorskie oraz obozy wolontariackie. Nasza fundacja w zasadzie od 5 lat podjęła opieką cmentarz Janowski w Lwowie. Realizujemy zawodowe prace konserwatorskie, ale od 3 lat rozpoczęliśmy tradycję obozów wolontariackich, obozów, udział w których bierze polskojęzyczna młodzież tutaj właśnie mieszkająca w Lwowie. Porządkujemy wspólnie groby, porządkujemy polskie kwatery na tym cmentarzu. Dzięki tym obozom odkrywamy też miejsca pochówku i grobowce, które później są poddawane zawodowej konserwacji. W 2019 roku rozpoczęliśmy tradycję obozów wolontariackich, które no tak naprawdę, jak wspomniałem, już są pewną tradycją. Młodzież w połowie roku wysyła do nas maile i dopytuje, czy na pewno w tym roku się ten obóz odbędzie, co jest dla nas bardzo budującym, że inicjatywa wychodzi od nich. Wolontariusze mogą mieć satysfakcję, ponieważ odnajdują groby całkowicie zapomniane, które praktycznie były niemal zupełnie niewidoczne.
I dzięki współpracy z konserwatorami, głównie z panią Anią Kudzią, która nadzoruje pracę wolontariuszy, widzą potem, że efekty ich działań trafiają do rąk konserwatorów. I przykładem takiego nagrobka, który na przykład w tym roku jest konserwowany, a który odnaleźli i skompletowali wolontariusze, jest nagrobek kapitana Władysława Ryznerskiego. Cmentarz Janowski, tak jak wszystkie zabytki, wymaga stałej opieki i pielęgnacji. Dlatego z inicjatywy Fundacji Dziedzictwo Kresowe już po raz trzeci porządkowali go w tym roku wolontariusze z polskich szkół we Lwowie oraz liczni przedstawiciele miejscowych polskich organizacji. Łącznie za te lata udało się uporządkować prawie 250 nagrobków. Głównie praca polega na tym, że sprzątamy, wyrywamy korzenie, drzewa, które rosną tam, gdzie nie powinny. Robimy przejścia pomiędzy grobami i jakiekolwiek chociażby dojście do grobu, żeby załóżmy konserwator mógł tam bezpiecznie dojść i określić, czy da się to zrobić, na przykład odnowić grób szybko lub przynajmniej przygotować jakiś projekt na niego. Wbrew pozorom, wbrew pogodzie bardzo dzielnie sobie radzą, mają mocny zapał, no i robią naprawdę dużo. Okazuje się, że takimi młodymi rękoma można bardzo dużo zrobić. Obozy wolontariackie dofinansowywane są z programu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika. Cmentarz Janowski po wojnie stał się również miejscem pochówku wielu lwowskich obywateli, którzy zostali we Lwowie, są tutaj pochowani. Między innymi są pochowani aktorzy Polskiego Teatru Ludowego. Ich mogiły odwiedzamy bardzo często, dbamy o nie. Cieszymy się bardzo, że trochę zaniedbany cmentarz Janowski po wojnie nabiera swojego dawnego blasku dzięki tym profesjonalnym pracom polskich konserwatorów. Od wielu lat Ministerstwo Kultury w Polsce poprzez oddział Polonika odnawia tutaj nasze zabytki, odnawia kościoły, kaplice, cmentarze. Robią to z wielką profesjonalnością, ponieważ najpierw dokonują oni badań, później sposobów restauracji i dzięki nim te dzieła sztuki kultury polskiej, łacińskiej na tych terenach nie są zrobione tylko tak powierzchownie, ale są zabezpieczone i są długotrwałe ich prace. Prace konserwatorskie dofinansowywane są z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Na cmentarzu Janowskim jest bardzo dużo do zrobienia i mimo starań miejscowych Polaków i organizacji polskich, wiele polskich grobów pozostaje bez opieki. Dzięki takim projektom może się to zmienić.